No cześć Jacku. No witaj. Słuchaj, znowu się spotykamy tak przedwakacyjnie. No nie, już wakacyjnie się spotykamy. W zasadzie tak. już wakacyjnie, też no tak. Czasowo i też pogodowo. W związku z tym mamy słoneczne nastroje. <laughs> nie możemy się doczekać. Słuchaj, zapytałem naszych słuchaczy, o czym moglibyśmy porozmawiać, a oni chcieliby usłyszeć, wiesz, i padł taki... Temat zgadnę. Większość pytań zaczyna się od jak. Od jak? Jak, jak, jak zrobić, ale chodzi wiesz o, ro, o rozwój osobisty. Hmm. Czym rozwój jest, wiesz, czy, czy powinniśmy się rozwijać sami, czy powinniśmy rozwijać się w oparciu o jakieś narzędzia, jakieś książki, a może jakichś coachów. I tutaj przypomina mi się taka anegdota a propos rozwoju osobistego, jeśli pozwolisz. Że skoro papier toaletowy się rozwija, to my nie możemy być gorsi, wiesz? <laughs> I tak sobie pomyślałem, to co z tym rozwojem osobistym? Tylko, że on na końcu znika. A <laughs> my też chyba wiesz? Czy to nie jest tak, że rozwój nas prowadzi w końcu do jakiegoś samouniecestwienia? Może tak być. Mnie się wydaje, że to jest, wiesz, yy, yy, na tym polega w ogóle paradoks życia, paradoks rozwoju, że im bardziej się rozwijasz, tym bliżej końca jesteś. Jest jak gdzieś wyczytałem, nie wiem gdzie, że generalnie na tym świecie chodzi o to, żeby się rozwijać, tak, żeby był progres, ewolucja też jakby pokazuje ten mechanizm, coś się zmienia, coś się doskonali, optymalizuje. Aczkolwiek ja jestem z tego pokolenia, które tego słowa nie znało wcześniej hmm. i nie miało takiego poczucia, że w ogóle istnieje coś takiego jak rozwój. Moi rodzice nie mówili, że się rozwijają w pracy. Albo jadą na grzybobranie, żeby się rozwijać w dziedzinie zbierania grzybów. Tak? W ogóle też nie mówili, że zmienią pracę, bo się nie rozwijają na przykład. Tak. I już doszli do takiej ściany i chcieliby się dalej rozwijać, a tutaj nie mają możliwości. Tak? Kiedyś ludzie pracowali. Moja mam poszła do jednej instytucji, jak młodą osobą, miała 17 lat i wyszła z niej, jak miała chyba 61. W związku z tym. I się rozwinęła w tej e, instytucji. Absolutnie. Robiła tam różne rzeczy, studiowała, uczyła się, ale m, chyba nigdy tego tak nie nazywała, że dzięki temu się rozwinęła. E, to jest takie słowo, które staje się dzisiaj takim, nie wiem, wytrychem do jakiegoś chyba lepszego świata, lepszych zarobków, jak się człowiek rozwija, więcej zarabia, chociaż to nie musi być wcale skorelowane ze sobą. Ale myślę, że z istoty człowieka wynika taka potrzeba do tego, żeby coś zmieniać, robić inaczej, tak. Dzisiaj są możliwości, jak popatrzysz na osiągnięcia ludzi w sporcie, w takiej dziedzinie fizycznej, fizycznego wysiłku, to są nieprawdopodobne zmiany, które zachodzą nie wiem, czy że śledził, ale ostatnio młody człowiek przebiegł dziesięciokrotnego Ironmana, Także wszystko było razy dziesięć. 10. Dziesięciokrotny, wow. 10 czyli o ile tam pamiętam dobrze, to bieg chyba ponad tysiąc kilometrów, płynął tam za 200 czy 300 czy Coś nie, nie, 60 czy tam 70 nie, nie pamiętam, bo na tych liczbach jakby nie byłem skupiony, ale na tym, że on zrobił dziesięciokrotnego, tak? Czyli przekroczył praktycznie wszystkie granice. No to na pewno to wynika z rozwoju. Myślę, że musiał rozwinąć w sobie pewne umiejętności, bez których by tego nie zrobił. No tak, z tym, że zwróćcie uwagę, my się rozwijamy od dziecka, od dzieciństwa. Cały czas, cały czas jest, jest ten rozwój. Mi się wydaje, że bardziej tutaj naszym słuchaczom chyba chodziło wiesz, o taki rozwój świadomy, ukierunkowany. Co jest w ogóle bardzo ciekawe, ostatnio słuchałem, ostatnio słuchałem jakiegoś podcastu dotyczącego, dotyczącego tego, jak pracują naukowcy. Naturalną potrzebą człowieka jest rozwój, ale zwróć uwagę, że naukowcy w tej chwili mają ten rozwój ukierunkowany, bo wszystko, co oni robią, wszystko, co rozwijają, musi koncentrować się na praktycznym przełożeniu tego później na pieniądze, bo inaczej nie dostaliby mhm. grantów. Mhm. Ale w zasadzie cała nauka wcześniej polegała na tym, żeby, żeby być zainteresowanym światem, żeby zobaczyć, jak ten świat funkcjonuje, i robić pewne rzeczy, które są nie no, niemonetyzowane. A dzisiaj się wszystko monetyzuje. Zwróciłeś na to uwagę? Tak. No, czy ktoś płaci za ten rozwój. Tak? Tak. Jeżeli pracujemy w firmie, to płaci firma, jeżeli nie, no to wykładamy pieniądze z własnej kieszeni. Generalnie rozwój jest kosztowny. Aczkolwiek. Być może siedząc, obserwując świat dookoła, można też tego doświadczyć, ale myślę, że też taka jest tendencja do szukania na, na zewnątrz nas y, tych elementów rozwoju. Także, coś, coś nas rozwija, coś nas rozwija, to coś jest na zewnątrz. A przecież no, ja miałem takie odkrycie wiele lat temu, ponad 20 lat temu, y, że oddech jest taką umiejętnością, która prowadzi naprawdę do wielu zmian w człowieku, transformacji, tak, transformacji mhm. zmian świadomości. To jest taki banalny, prawda, mechanizm. Naucz się oddychać, wejść pewien stan, rozszerz swoją świadomość. Ktoś kto tego nie robił, pewnie nie do końca rozumie, co się może za tym kryć, ale, mm -hmm. ale te narzędzia są w naszym zasięgu i bezpłatne. I pamiętam, że Taka, taka hiperwentylacja, takie oddychanie głębokie i szybkie, prowadzące trochę do tak innych stanów świadomości, mm -hmm. było bardzo popularne 20 lat temu. To nie, tak. nie do końca jest bezpieczne. Ludzie się hiperwentylują, jak padają taki stres i przyspieszają przyśpiesz, oddech, zmniejszają poziom dwutlenku węgla mm, i to nie jest bezpieczne dla organizmu. A my żeśmy to robili na, na zajęciach w związku mm -hmm. z tym, ale muszę powiedzieć, po, powiedzieć że pamiętam do dzisiaj i miałem takie poczucie, że przekroczyłem pewne granice własnej świadomości, siebie, niezwykłe. Yy, no, to, to, to jest jakiś rozwój. Natomiast ja jestem dosyć pragmatyczny, muszę powiedzieć, i ja to mówię wielokrotnie na wykładach, że i od Indian, i właśnie z takich warsztatów, o których mówię teraz, zawsze brałem coś, co się da wykorzystać w codziennym życiu. I miałem takie poczucie, że jeżeli to się da wykorzystać w codziennym życiu, moim, to to ma sens. Natomiast mm -hmm. taka sztuka dla sztuki, że ją rozwijam dla rozwoju i przekraczam kolejne granice, piję wiadra aiołaski, bo też ona <noise> stała się popularna. Wchodzę w inne stany, to nie, to, 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 to nie jest moja droga, nie jest moje podejście. Czyli, czyli pojechałeś na zajęcia, nauczyłeś się oddychać, stanąłeś w długim korku i jedziesz, jedziesz na koncert, który się za chwilę rozpocznie, a ty widzisz, że nie dojedziesz na ten koncert. Tak? I, i, I teraz, czy ty umiesz wykorzystać to do tego, żeby sobie poradzić z tą sytuacją emocjonalnie? Tak? To jest dla mnie kwintesencja rozwoju, czyli pewna użyteczność tego w praktyce. No właśnie chyba wprowadzenie, wiesz, bo to, to co ja obserwuję. To zjawisko to się nazywa y, Personal Development Junkies. To są y, wspólny rozwoju osobistego, czyli, czyli takie osoby, które wiesz, jeżdżą od konferencji do konferencji, od, y, od jakiegoś kongresu y, po, po inny kongres, mhm. lecą od podcastu do podcastu, bo potrzebują jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Kłopot polega na tym, że z tego wszystkiego, co już wiedzą. Całkiem niewiele jest implementacji w ich takim codziennym życiu utrzymania, wiesz, tego... No pewnie nie o to im nawyku. chodzi, prawda? Oni chcą tak obrać tą cebulę do końca, dojść do, do, do tego... Do esencji... Środka i, i wydaje mi się, że tam znajdą odpowiedź na nurtujące pytania. Bardzo wiele osób y, powinno skorzystać z klasycznej terapii, po prostu y, takiej, która trwa. No, całe to środowisko dzieci alkoholików, czy dzieci wychowane w środowisku, gdzie był alkohol, DDA, prawda, to, to wiemy od tych, którzy brali udział w takich terapiach, że to nie da się tego zrobić wiesz, na, na jednej sesji szkoleniowej, no tak? żeby odkryć, że a to wszystko, znaczy na poziomie umysłu, tak, że odkrywasz, że pewne Twoje zachowania wynikają z czegoś, co było w Twoim domu, no ale to tyle. To, to nie zmienia, to, to nie na Twój rozwój czy ty się uwalniasz od tej przyszłości. Tak. I tak jak patrzę od wielu lat, bo jestem psychologiem od ponad 30 paru lat, to ludzie bardzo często właśnie oczekują jakichś takich wodotrysków, czegoś atrakcyjnego, ale nie chcą dotknąć klasyczną metodą swojego wnętrza, znaczy nie, nie chcą znaleźć tego, co tam w środku w nich siedzi. Ktoś kiedyś mi powiedział, że no, jeżeli tam siedzi bestia i on odkryje. No to, to, to dobrze chyba byłoby, bo wtedy można tą bestią jakoś zarządzać, wie, wie czym zarządza, prawda? Natomiast tak, no to, to czemu to ma służyć? Może jest jakaś atrakcyjność w takim chodzeniu na kolejne warsztaty, opowiadanie po raz kolejny o swoich traumach, o swoim życiu, wypłakanie się, wyjście i szukanie kolejnej możliwości pójść gdzieś tam dalej. Dla mnie rozwój musi być, tak jak powiedziałem, pragmatyczny, tak? Czyli musi mieć jakieś zastosowanie w normalnym życiu, znaczy jeżeli płakaliśmy z czegoś wcześniej, poszliśmy na warsztaty, rozwinęliśmy się, to już nie powinniśmy z tego powodu płakać tak. po raz drugi. Tak? Tak. Powinniśmy mieć to odhaczone, zobaczyć, z czego jeszcze płaczemy, co to nas m, doprowadza do, do takiej bezsilności, odhaczyć parę najważniejszych rzeczy, ale przede wszystkim chyba, nie wiem, no, nauczyć się tego, co jest najcenniejsze w życiu, czyli takiej umiejętności normalnego życia, tak? czyli bycia tu i teraz. Tak. No. No właśnie, ale czasami, e, czasami sami nie potrafimy, Wiesz, sam, czasem sami nie potrafimy i warto moim zdaniem jest skorzystać z pomocy, y, z pomocy kogoś, e, czy to właśnie w trakcie y, terapii, czy w trakcie sesji coachingowych indywidualnych, czasem nawet grupowych, bo, y, bo czasem sami nie mamy albo tej energii, albo tej siły, albo, y, albo dostępu do pewnych możliwości, żeby się żeby się przez to przebić. Jeszcze jedną rzecz powiem, jednocześnie rozmawiając z kimś, no podłączamy się do innej bazy danych. Podłączamy się do innego zestawu doświadczeń, do innego zestawu informacji i myślę, że to może zadziałać tak jak akcelerator, taki, taki katalizator trochę, wiesz, pewnych procesów wewnętrznych. Wiesz, to trochę jest tak, że my w tym oceanie różnych problemów wpływamy i ktoś nam rzuca koło ratunkowe i, i nas wyciąga, no, trudno, znaczy no, można sobie wyobrazić, że ktoś się tam wdrapie na ten statek sam jakoś tam znajdzie sposób, prawda, i się uratuje, ale ja osobiście uważam, że my potrzebujemy, tak jak mówisz, tego innego punktu yy, oparcia w tym wszystkim, Także sami się za uszy nie podniesiemy do góry, nie, nie, nie jest to możliwe. Natomiast jest jakiś, myślę, w większości ludzi, ludzi taki ogromny lęk właśnie przed odkryciem tego, co jest w środku, mhm. w ogóle przed dotknięciem emocji, tak? przed dotknięciem mm, takich stanów, w których poczują trochę brak kontroli. Nie? To wielokrotnie pewnie widziałeś na sesjach terapeutycznych czy na, na takich klasycznych warsztatach, gdzie się przekraczało pewną granicę i mówiło trochę bardziej o, o osobistych doświadczeniach, że ludzie płaczą. E, poważni ludzie, poważni dyrektorzy, prezesi e, płaczą. Tak. No to jest wielka odwaga, żeby dać sobie prawo do tego, żeby pójść na jakiś warsztat i tam otworzyć e, tą śluzę e, i, i wypuścić to wszystko, co siedzi, tak? Jak to śpiwa e, moja koleżanka, Marcjana Przychodzka. czasami życie jest potokiem łez, mhm. bo żal wydostać się chce i czasami tego żalu tej przeszłości w ludziach jest bardzo dużo, ale te wszystkie śluzy są pozamykane, oni funkcjonują jakoś, ale radości z życia nie mają. I nagle znajdują się na jakimś warsztacie, który jest czasami zwykłym warsztatem biznesowym, ja tak miałem. Powiedziałem na takim warsztacie z komunikacji, jak to kiedyś odważyłem się powiedzieć mojemu tacie, że go kocham. I się okazało że to na ludzi tak podziałało, że tam niektórzy po prostu nie, no, rozpadli się mm -hmm. tak? bo jakby odniesie to do swojej sytuacji. I dalej nie można było prowadzić normalnego biznesowego warsztatu. Trzeba było no tak. przejść w stronę osobistych doświadczeń. Um, I myślę, że to jest najtrudniejsze w rozwoju, że on nie jest bezbolesny, wiesz. Że to nie Prawdziwy jest tak. Że rozwój boli. Rozwinę się i tylko będzie pięknie, tak? Mm -hmm. Czyli wejdę na ten szczyt i ten szczyt mi wynagrodzi wszystkie trudy, a one gdzieś tam będą, ale potem się okazuje, że, że, że nie. No bo to jednak wymaga odcięcia pewnych kotwic. Ja nawet mówię: oderżnięcia tych kotwic, i to wiesz, że to jest trochę tak, jakbyś miał jakąś pępowinę, która cię wiąże, i musisz to wyciachać. jedno, to pół biedy. Ja mam cię czasami zestaw. Wiesz, że jesteśmy taję. połączeni. Jak, no. Jakiś taki twór m, fantastyczny, z fantastyki wzięty, tak, pod, pod, podłączony pod, pod przeszłość, pod rodziców, pod m, kuzynów, wujków, dziadków. tak. No, Hellinger był dla mnie wielkim odkryciem jego koncepcję, ale bardzo mi to ułożyło życie, tak? mhm. że, że bez korzeni nie ma skrzydeł, że przeszłość jest bardzo istotna, że warto ją znać, ale ona też ma na nas wpływ w związku z tym, Znać to raz, a dwa, jakoś ją zamknąć, jak mówisz, odciąć tak. i, i upolnić się tego. Pewnie, tak, u jego... tak. Czyli na tej kotwicy gdzieś tam cały czas stara się płynąć, to dryfujesz, no to, to życie jest takim dryfowaniem. I to, co jest istotne, to nie ma żadnego związku z finansami, według mnie. Znaczy, że są ludzie nieszczęśliwi bogaci, no, oczywiście. którzy doszli do dużych tak. pieniędzy. Czasami patrzymy na nich i sobie myślimy, boże, jak taki człowiek w ogóle zarobił tak dużo, ale no, jakieś kompetencje, które mają, pomogły im, ale to nie jest tak, że to są ludzie, którzy mogą powiedzieć, że biznes mnie rozwinął, jestem szczęśliwym człowiekiem, mm -hmm. wiem, co w życiu jest najważniejsze, prawda, wiem w ogóle, po co zarobiłem te pieniądze. Wiele z tych osób po prostu nie ma takiej świadomości, no, do czego to wszystko ma służyć, tak. Tak? dokąd zmierzają. Poza tym, że oczywiście mogą konkurować z, z jakąś inną firmą, z kolegą, który jest z branży i tak dalej i tak dalej. Także mm, ro, trzeba by o tym pamiętać, że ten rozwój nie musi się przekładać na bogactwo materialne, na tak? że, że on mhm. ma że, inny rodzaj bogactwa y, dostarczyć nam. Ja, wiesz, ja, ja się zastanawiałem, mnie ludzie pytają, a jakie ty masz cele teraz, marzenia. Generalnie pytają o marzenia. No, kampera już miałeś, no, księgarnię miałeś, to miałeś. To wszystko materialne rzeczy. I ja tak myślałem sobie, że jestem w takim właśnie momencie transformacji I, i że moje cele przestały być tak naprawdę materialne. Mi się wydawało 15 lat temu, że ja coś zrealizuję i nagle się okazuje, że to nie ma dla mnie znaczenia, że takim celem... No właśnie m, ważnym dla mnie rozwojowym m, no jest spotykanie ludzi, rozmawianie z ludźmi, jakby takie odkrywanie tych ludzi, nie miałem na to specjalnie czasu, że tak kiedyś bo też biegłem do, do tego kolejnego punktu i kolejnego punktu, ale że tak naprawdę tym takim głównym celem jest to, żeby się budzić rano szczęśliwym człowiekiem, mm -hmm. znaczy uśmiechnąć się do tego dnia i wieczorem, y, żeby go zamknąć. Y, bez, bez takiego poczucia, że no, był bez sensu, tak że się nic nie wydarzyło, ale mieć takie poczucie, że to, co się wydarzyło, właśnie miało sens, przez to, że się wydarzyło. No i że jesteśmy za to jakoś wdzięczni. O tej wdzięczności też się mówi, nie wiem, czy zauważyłeś, są warsztaty z tak, wdzięczności. Tak, uczy się ludzi, oni Wyrazanie. mają tam zapisywać z, z, zeszyt wdzięczności, nie wiem. Lista. Dwa, 10, 20, jestem 30 dziennie tak. punktów, dlaczego jestem wdzięczny. No, ja myślę, że najfajniej jest, jak człowiek po prostu czuje to w środku, Ciele, w swoich tak. komórkach, że nie wiem, patrzysz, na, patrzysz na, nie wiem, na, na, na cokolwiek w swoim mieszkaniu. Już nie mówię o ludziach, którzy tam są, ale na, na, na cokolwiek, co tam jest. nie Bazon, telewizor i masz takie poczucie, że fajnie, że on tam jest, że on jest częścią ciebie, że, że to tworzy m, Twoje życie, prawda? A nie, że trzeba to wyrzucić, bo zagraca nam mieszkanie. Nie? No właśnie oglądam ostatnio film Minimaliści i tam jest ciekawa historia dwóch chłopaków, którzy którzy no, czuli ogromną pustkę, zarabiali dobre pieniądze, mieli mnóstwo niepotrzebnych rzeczy w domu i w pewnym momencie jeden z nich zaczął być bardzo szczęśliwy, wiesz? a ten drugi mówi stary Powiedz mi, dlaczego ty jesteś taki szczęśliwy, tak, tak, jakby, tak jakby to takie nieszczęście miało być standardem. A on mówi, bo ja zrezygnowałem z wielu rzeczy jest pokazane jego mieszkanie i on mówi, ja w domu mam tylko takie rzeczy, które mają dla mnie sens. Takie rzeczy, które mają dla mnie, dla mnie, dla mnie znaczenie. Wyczyścił mnóstwo swojej przestrzeni i, i nagle odczuł ogromny spokój. Ale wiesz, i są osoby, które się takim coachingiem zajmują, yy, czyli przychodzą i razem z Tobą opróżniają to mieszkanie, czyli biorą każdą <noise> rzecz i zadają Ci pytanie, czy Ty tego potrzebujesz, tak? I yy, kiedy to ostatni raz używałeś, to wyrzucamy, a Ty tutaj czujesz... A tutaj jest to, ale wiesz, Nie, ale gdzie ja to wątroby Ci biorę? tak. Łeby. <gry> I, no I potrafią takie 70% rzeczy usunąć. I to jest fajny przykład. Samemu tego nie jesteś w stanie zrobić, bo jesteś emocjonalnie związany z tymi rzeczami. Ja staram One się raz do roku ważne. robić wiesz, takie przewietrzanie przypadek. Ja mam z książkami. Szafa. teraz, o właśnie, pomyślałem sobie, że wakacje to już nadszedł czas. Sprzedam po prostu z tysiąc książek. Mm -hmm. Nawet one są już odłożone, gdzieś tam, zaznaczone. Ale cały czas sobie się, no ale tam jeszcze dużo fajnych było, które może można przeczytać. Może wrócę do niej? Tak, może wrócę, ale potem sobie myślałem, no dobrze, ale kiedy ostatni raz w ogóle miałeś je w ręku? No jak je kupiłem? <laughs> Ja kupuję trochę tak impulsywnie, czyli jadę samochodem, tam mówię jakieś książki, sam się o to ciekawe, na światło wstaję, wchodzę na portal aukcyjny, kupuję książkę, płacę blikiem, ruszam po światło, odbieram z paczkomatu, nie? Czyli trochę, trochę jestem zbieraczem książek, ale mm, podoba mi się takie podejście Louis High, która mówiła, że to czego potrzebujesz, przyjdzie do ciebie, tak? Czyli nie musisz oglądać wiadomości w telewizji. Nie musisz słuchać tych wiadomości w radiu. Ta informacja, która jest ważna dla Ciebie, ona po prostu się pojawi w twoim życiu. Ktoś przyjdzie z nią. Tak, I nie? we właściwym czasie. We właściwym czasie. Ona będzie dotyczyła twoich potrzeb, nie wiem, bo się okaże, że masz jakąś działalność i zmieniły się przepisy. Mm -hmm. No i ktoś tą informację dostarczy. Byle nie urząd skarbowy, wiesz. No, że... <laughs> A jeśli nawet jest to jakieś doświadczenie w życiu, tak? Jest to jakiś rozwój. Z mandacikiem nie. w ręku, wiesz. No, to są wszystko wiesz, rzeczy, które my oceniamy. Bardzo mi się podobają stoicy, mimo wszystko ich filozofia, czyli mm -hmm. mam wpływ, nie mam wpływu. Taki, pi pierwsza segregacja, mam wpływ, nie mam wpływu, prawda? I druga, czy to są fakty, czy to jest moja ocena, interpretacja. moja interpretacja. Y I taki, wiesz, ro rozwój się odbywa, powiedziałbym, naturalnie. Jeżeli dokądś dążysz, czegoś się uczysz, rzeczywiście nabywasz nowe kompetencje, nie wiem poznajesz siebie, swoje emocje, bywasz w różnych sytuacjach, w których musisz wyjść, to po jakimś czasie widzisz, że jesteś trochę inny, tak no, że robisz pewne rzeczy automatycznie. To nie, nie musisz się budzić rano z takim poczuciem, no dzisiaj się będę rozwijał. Tak? I o 14 <grym> sprawdzić, czy ja się już rozwinąłem. O, troszeczkę tak. W pasie. To jest trochę tak, jak no, ja. Zawsze mówiłem o no sport, yy, ale od ponad miesiąca chodzę na, na, na fitness dwa razy w tygodniu, tam mam dużo takich różnych ćwiczeń pode mnie przygotowanych, na końcu gram w ping-ponga. Yy, i, no i jakby nie, przychodzę z radością, yy, jakby nie koncentruję się na tym, jaki był efekt dzisiejszego dnia, co mi się rozwinęło, co, co, co mam skuteczniejsze, który mięsień. Ale po miesiącu już widzę różnicę, tak? Mhm. Bo, po roku ona będzie większa, po dwóch latach i potem spojrzę z perspektywy pięciu lat, to będę widział, no, że naprawdę dużo się że we mnie to jest zmieniło. Rozwój. No. Ale m, tym celem w zasadzie jest każdego dnia wykonanie każdego ćwiczenia z pełnym zaangażowaniem. Czyli jeżeli coś będziemy robili zaangażowani w to, co robimy, m, w tym obszarze, który jest dla nas ważny i odkrywali jakieś nowe obszary o, i pierwszy raz w życiu, y, w, w środę poprzednio, Spróbowałem yy, Ostryk. Proszę bardzo. A, ale zaczęliśmy pobyt w restauracji od, in od informacji nie, nie, Ostryk, nie, ja nie mam ja takich, <laughs> nie, to, to jest jakiś. Ale mm, pomyślałem sobie potem kurczę, z drugiej strony. Czemu no nie? i spróbowałem i, i naprawdę mi smakowały w związku z tym. Wiesz, i teraz czy to jest rozwój? No jest. To, to jest jakieś nowe doświadczenie, które przesuwa mnie do, kulinarnie do innego no tak. świata, tak? To jest tak, jak jakieś krewetki się pojawiły, sushi, no mm -hmm. to, to, to nie jest tak, że się urodziłem i lubiłem sushi. Zresztą musiałem wyjść z kuchni polskiej kuchni moich rodziców, tak? Czyli nauczyć się tych nowych, wszystkich smaków i... I odkryłem, że, że ja nie mam takich, które lubię albo nie lubię. Tak jak nie, niektórzy mówią, nie, ja tego nie jadam, bo mm -hmm. nie lubię. Znaczy ja nie mam w ogóle... Ale taki. smaki się zmieniają. Jeżeli spróbowałem, potę... bo jeżeli nie spróbowałem, no tak. to nie jadam. Ale zobacz, próbowałem coś, próbowałem coś pięć lat temu, uznałem, że mi to wtedy nie smakuje. A moja obserwacja jest taka, że w ciągu pięciu lat mój smak się zmienił. Inne rzeczy mi smakują. No coś, dokładnie. Coś, co było dobre, yy, teraz jest przeciętne, a, a, a coś, co było przeciętne nagle jest wyjątkowe i, i widzę inne rzeczy zamawiam w restauracji. Czyli rozwój to takie aktualizowanie siebie, tak? tak. Okej, okay, sprawdzam po raz drugi, tak? czy, czy to mi pasuje, czy to testuję. mi nie pasuje. Te, testuję. No, yy. no, to, 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 to myślę, że to jest taka właśnie kwintesencja prawdziwego rozwoju. Yy. Testuję, sprawdzam. I angażuję się w to, co robię. I umiem też jakąś refleksję z tego wyciągnąć. Mam jakąś taką zdolność do pewnej analizy tego, tak? czyli taką autorefleksję. Mm -hmm. No, bez tego chyba trudno. Ale nawet jeżeli nie mamy takiej autorefleksji, a robimy coś z zaangażowaniem i robimy dosyć długo, to robimy to coraz lepiej. Tak. W związku z tym, pewne rzeczy są proste dla nas od razu, niektóre są proste po jakimś czasie. Jeżeli mamy gotowość do tej cierpliwości. To w zasadzie wszystko co robimy w domu, w pracy idzie w tą stronę. No, że zmieniamy komórki, korzystamy z innych systemów, em, innych aplikacji, one się też zmieniają cały czas. Programy w komputerze się zmieniają, czyli mm -hmm. ten rozwój jest też w jakiś sposób wymuszony. Oczywiście można powiedzieć, nie, ja, ja nie lubię, na Instagramie nie będę, nie wiem, TikToka nie rozumiem. Ale okazuje się, że ci ludzie też po jakimś czasie trochę nie mają wyjścia i zaczynają z tego korzystać. Na no. no pewno. Prawdzie są jeszcze niektóre osoby, które się chwalą, że nie, nie mają profili w takich mediach społecznościowych. Ale to jest, wiesz, trochę tak, jak zabrać dziecku komórkę. No. Jak popatrzysz na dzieci, to to, to już jest element ich, ich życia. Ich znaczy, można oczywiście je ukarać, zabrać. Ale można im też pokazać ciekawe, alternatywne rozrywki. Mój syn teraz był na wyjeździe. Na zielonej szkole i za lista, i mieli komórkę tylko raz, godzinę dziennie. Nauczyciele zabierali te komórki. Nie, nie było to problemem dla niego, tak? bo była alternatywa do tego, żeby się patrzeć w monitor. Także myślę, że tak podsumowując, reasumując, jeżeli się nauczymy angażować w to, co robimy, mhm. czyli robić tak całym sobą, na cały etat, bez udawania, bez takiego odwalania, takiego. Hmm, dobra, zrobi jakoś i no, spokój. To jeżeli nauczymy się w różnych obszarach życia to zaangażowanie wykorzystać, to będziemy się w tych obszarach naturalnie rozwijali. Będziemy jeszcze wychodzić trochę poza ramy, te, które są, wiesz, ustalone na wczoraj, i aktualizowali swoje mapy. Czy przypadkiem moja mapa jest adekwatna do rzeczywistości, która się pozmieniała? Jeśli tak będzie, to czy to będziemy robić sami, czy będziemy to robić wiesz przy pomocy jakiegoś coacha, mentora czy kogokolwiek, To tak naprawdę nie ma znaczenia, bo to powinno być dostosowane moim zdaniem do nas, do nas samych, do naszych preferencji. Tak trzeba wybrać metodę, która będzie skuteczna i efektywna i tyle. i tyle. No i mieć z tego frajda oczywiście, bo to nie chodzi żeby się rozwijać dla rozwoju, prawda, skatować i <laughs> Ale się rozwinąłem. Bardzo Mieć w bólu, wiesz. Masakra, się. ale ja rozwinięty jestem. Także myślę, że ta użyteczność jest ważna, ale ważny jest taki wyższy poziom zadowolenia też z tego. Także to na, na końcu prowadzi nas do jakiejś życiowej satysfakcji, takiego po poczucia, że, no, że to wszystko miało sens. Słuchaj, ja mam dobre poczucie satysfakcji po naszej dzisiejszej rozmowie, także chciałem Ci podziękować. Ja również Ci dziękuję. No i życzymy. Wszystkim rozwoju. Tak jest.